Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korley. Zapraszam do 28. odcinka naszych przygód w Sosnowcu. Właśnie, odpaliłem sobie gdzieś przy okazji ostatnio moda, żeby podglądać nasze miasto z widoku pierwszej osoby i myślę, że teraz częściej będziemy tak po nim spacerować jak teraz, chociaż teraz to praktycznie jakbyśmy po nim jeździli. No właśnie, fajnie jakby ktoś wymyślił moda umożliwiającego jazdę samochodem. No okej, było miło, tu przyspieszymy jeszcze, bo chciałbym na jakiś ładny widok wyjścia, ale niestety nie ma, więc wracamy do naszego miasta i do naszych problemów. I na początek wasza lista, ponieważ na koniec chciałbym wrócić do tutaj naszego dziwnego miejsca, które powoli tu się kreuje. No i na sam początek coś myślę, że bardzo istotnego od Ani, a mianowicie, żeby naprostować tę dziwną drogę, która nam pozostała jeszcze po czasach, gdzie nie używaliśmy modów, no i te drogi były wtedy krzywe. Czy też tutaj, no były krzywe, bo nie mieliśmy tego obszaru wykupionego. Teraz mamy ten obszar, więc chciałbym to tutaj lekko zmienić. No i myślę, że chyba wyjątkowo tym razem zatrzymamy czas do takich działań. Zresztą też może wam ten przyspieszę ten fragment. Okej, i w ten sposób chyba droga została naprostowana, mam nadzieję też. Co prawda tutaj tego prądu chyba tak nie przeciągnę, choć czy nie by się przydało? Przydałoby się. Wygląda na to, że tak, mogliby sobie nie poradzić. Teraz tylko problem, jak to im przewrócić wszystko tutaj, zasilanie. Chociaż niekoniecznie tamtędy, mogę gdzieś tutaj na przykład górą przeciągnąć i pod te bloki. I wcale tam to nie jest potrzebne, co szło tutaj niżej, więc zostawimy sobie to tak, o, w ten sposób, no i drogi są naprostowane. Jedna rzecz jest załatwiona, nie wiem czy do końca chciałem, że to tak wyglądało, trochę tutaj złamane, ale jakoś jest, tak, jeszcze nauczone doświadczenie, zostawiłem tutaj pas zieleni przez środek, tak żeby nie było później problemów z budowaniem jakichś mostów czy innych tego typu rzeczy. To chyba jest zasilane tutaj od dołu, więc problemu jako tako nie ma, więc mogę skasować te tutaj brzydkie miejsca i chyba jeszcze na chwilę pauzę. Okej, no i teraz już mogę tu działać. W sumie właśnie w ostatnich dniach tak trochę rzadziej się te odcinki pojawiają, czy może nie tyle rzadziej, bo staram się, żeby ten jeden dziennie chociaż się pojawił, no ale no właśnie, nie ma ich więcej niestety z tej racji, że trochę się dzieje już nie tylko temperatura, ale też remonty, nie remonty, dużo do roboty. No i właśnie, gdzieś chyba dopiero w okolicach 5 sierpnia to wszystko wróci do normy. Ale teraz wróćmy do naszych zadań. I tu od Daniela propozycja, żeby obserwatorium wyrzucić gdzieś tutaj w góry. I w sumie to całkiem fajna opcja by była, tylko z tego co zauważyłem, obserwatorium jest oblegane przez turystów. No i jakby ono było gdzieś w górach, to mogliby czasem go nie odwiedzać. Nie wiem, czy to tak działa, ale wydaje mi się, że może tak być. Więc pójdę tylko do drugiej opcji, że może nie przeniosę go w góry, ale nazwę go imieniem Mikołaja Kopernika. O, Koper. Więcej się nie zmieściło. To zrobimy tak. Kopernika. I okej. Dobra, i mogą sobie obserwować, a ja mogę wrócić do dalszych problemów naszego miasta. Właśnie, zobaczmy jak ostatnio wybudowany port. Coś takiego stworzyliśmy i trzeba przyznać, że to całkiem fajnie działa tutaj, fajnie jeździ. Tylko tak myślę, może zamieniłbym im tę drogę jeszcze na nieco inną. Czyli tak, to bym skasował, a to bym przemienił w rampę. Powinni przyspieszyć wtedy. A, tu już jest rampa. No właśnie, powinno im to sprawnie iść, tylko ten zakręt ostry jest tu niepotrzebny. No dobra, czyli jeszcze jedna pauza przez całe kilkanaście, prawie 10 można powiedzieć odcinków nie pauzowaliśmy, tak teraz możemy nadrobić z pauzami, tylko tak i o, jak zbyt strome zbocze, niemożliwe, a wcześniej się to udało, a normalna droga, o, a to mogę, no to może tak i to będzie dopiero numer, jak się uda, ale wszystko wskazuje na to, że jest to możliwe. O, tę drogę udało się podmienić. No i właśnie, jeżeli mamy problem ze zbyt stromym zboczem, warto po prostu zmienić drogę znaczy nie budować rampy, tylko wybudować zwykłą drogę. Co prawda nie wszędzie to działa, patrząc na to miejsce, to może uda się. O, panie, co ja zrobiłem? Dobra, na szczęście przywróciłem. Chciałem to rozkopać tu lekko.
Może uda się zrobić to jeszcze inaczej. Ciekawe, jak te tiry będą wracać, aż mnie to zastanawia teraz, jak one sobie poradzą. Dobra, taką trasą się nie uda. Tu cały czas jest zbyt strome zbocze, ale to znalazłem miejsce na budowę tego. Gorzej chyba trafić się nie mogło. Dobra, i teraz jakby rampę się udało tutaj wybudować, to nie będzie tak źle. O, o, i o, no i jest. Nie szło, już idzie. Może zjazd w takim razie też im z rampą tutaj to wszystko zrobię. No i tu niestety tego nie mogę zmienić, ponieważ budynki muszą być postawione przy zwykłych ulicach. Zresztą dojazd chyba nie działa tak źle. O właśnie, jak tu pięknie zawrócili na drogę. No i działa. No i teraz będziemy mieli przynajmniej przyspieszone to zjazd. Tu od razu widać, że coś było kombinowane, bo to takie łączenie chyba nie powinno mieć miejsca. Ale ważne, że działa bardzo fajnie, że ten port funkcjonuje. Nie wiem, czy tu możemy podejrzeć jakieś... Nie, żadnych statystyk nie ma, ale widać po samochodach, że korzystają z tego. Zresztą to jest jedyny port w mieście, więc jak tu nie korzystać? Sama obwodnica zaczęła być dużo częściej odwiedzana przez samochody, no, chociaż teraz ciężko też to powiedzieć w momencie, gdy zmienialiśmy trochę tę drogę. Dobra, wróćmy do kolejnych spraw. Nadzwyczajne proponuję, że zlikwidować farmy. No bo to aż wstyd, że wykształceni pracują na farmach. No ale cóż zrobić, kilka może zostawimy, tak żeby z Unii jakieś dotacje wyciągać. No i żeby mieć tu coś ładnego dla oka. Czasem nie same takie betonową dżunglę, tylko trochę wsi. No właśnie, jak jestem tu już na wsi, o, widać od razu, kto tu mieszka, kto tu pracuje, tak? Takie samochody, o, nawet mogliśmy podejrzeć gościa. Takie samochody na wsi. Uwielbiam ten widok z pierwszej osoby, ponieważ zawsze sobie tak zastanawiam się, jakby to wyglądało, jakby odpalić, jakby była taka możliwość na Oculusie taki widok i sobie spacerować po mieście, albo w ogóle jakby ta cała wirtualna rzeczywistość poszła tak mocno do przodu, że my możemy sobie to tak fajnie wszystko obserwować, tak wybudować miasto, a później wyjść na spacer i tak codziennie sobie coś budować nowego, iść na spacer i na przykład w góry iść za każdym razem nowe. Coś dziwnego, coś myślę, że fajnego w przyszłości. Od nadzwyczajnego też jeszcze jest propozycja, żeby stawiać parki, żeby podnieść wartość gruntów. Zobaczymy. Myślę, że coś postawimy w tym odcinku, jakieś atrakcje też będą parki. No i właśnie tutaj też kolejna propozycja jest od Tomka, żeby pójść w nieco innym kierunku w tej serii i nie budować takiego wielkiego skupiska czy takiej wielkiej metropolii, ale też postawić jakieś może wsie, takie dróżki, coś takiego nietypowego, żeby było gdzieś poza miastem. No nie wiem, może gdzieś coś tutaj wybudujemy, fajnie jakby na przykład z tej dzielnicy rolniczej, tu i tak chyba nic nie jest postawione, chociaż jakieś drzewa są. Ale jak skasujemy coś jednego, to nic się nie stanie. Tak właśnie bym zrobił sobie tutaj małe osiedle domków. Taka po prostu wieś. Co prawda może to nie do końca wygląda tak, jak Tomek miał na myśli, ponieważ on bardziej miał na myśli tak, że wybudować to miasto takie składające się właśnie z takich małych miasteczek, wsi i różnych tego typu rzeczy. Albo dobra, przeniosę się tutaj nad morze. Tak skaczę z kwiatka na kwiatek, ale pomysłów jest dużo w głowie. Zresztą ostatnio myślę, że w ogóle, kurczę, fajnie by było na przykład tę serię tak od nowa zacząć, czysta karta i zrobić coś tak inaczej, ale później doszedłem do wniosku, że nasze miasto, tak przyjrzałem się mu bliżej, nie wygląda tak źle w sumie, więc może niech i będzie takie, jakie jest. Dobra, tutaj będzie wieś, z której można przejechać tylko w jednym kierunku, przydałaby się jakaś rampa może na drugą stronę, a ciekawe, czy mogę budować tunele z polnych dróg. Nie, niestety nie ma takiej możliwości. Ale na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał uciec stąd, no to wybudujemy coś takiego nowoczesnego, no i będzie taka nietypowa wieś. Chciałbym właśnie docelowo więcej takich miejscowości tutaj poustawiać, takich właśnie malutkich, testowych, zobaczyć, jak one się będą rozwijać, jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłości. No, tutaj trzeba przyznać się, nie wiem, kto im wywiezie śmieci, jak tu ze szpitalem będzie wyglądała sytuacja, więc zobaczymy. Jeżeli będą w tym temacie problemy z wywozem śmieci, tu prąd jakiś może im dostarczyć, wodę i wszystko, więc no to taka praktycznie cała nowa miejscowość, ale za jakiś czas może to wyglądać całkiem fajnie, całkiem malowniczo, no i dlatego też podoba mi się to miejsce, że udało się tak tutaj utrafić. Okej, czyli stawiamy elektrownię, gdzieś tutaj pociągniemy też prąd, co prawda, to jest dość problematyczne miejsce.
Ponieważ nie wiem, w którą stronę tu biegnie to wszystko. Ta woda, w którą stronę płynie. No i czy na pewno tu nie będzie żadnych problemów z życiem. Może się porywam trochę z motyką na słońce, budując coś takiego, ale mam nadzieję, że będzie miało to w przyszłości całkiem fajne efekty. No i właśnie, z tym jest tylko problem. Jak tu ten prąd pociągnąć, żeby nie szpecić, a jednocześnie, żeby był na miejscu? Może jakby tu udało mi się wcisnąć park? No właśnie, mówiliśmy, że będą jakieś parki. Jakby udało się tu coś wcisnąć, no to by było kolejne ciekawe miejsce. Może ono nie wygląda teraz jakoś specjalnie tak widowiskowo czy zjawiskowo, ale mam nadzieję, że... O, to dziadostwo. To też się nie zmieści? Co ja mam tu zmieścić, jak tu nic nie chcą mi postawić? Ale mam nadzieję, że z czasem to nabierze też uroku. No okej, zobaczmy, czy w ogóle ten prąd by przeszedł przez ulicę. Prawdopodobnie nie. Więc zrobimy to w ten sposób. A najwyżej jak rozbudujemy tę miejscowość, to jakoś będzie wyglądało w przyszłości inaczej. No i myślę, że to będą takie nowe miejsca. Właśnie, ktoś się pytał o jakieś nowe osiedla? O, ktoś chciał malinówkę. Dawid chciał malinówkę. No to tutaj będzie malinówka, taka z dala od cywilizacji. Niech będzie. Park. Nawet nie zwróciłem, jak się nazywał. Przez chwilę myślałem, że Park Koszula się zwie. W sumie na wysypisko śmieci tu by było fajne miejsce i jakby się udało je tu wcisnąć. Jeszcze zobaczę. Ale jakby tu udało się wcisnąć, to też padła propozycja od Hanika, że właśnie można ściągnąć moda, dzięki czemu szłoby budować różne rzeczy na morzu. Znaczy wyspy stawiać na morze i ten sam by można było tam przerzucić na przykład oczyszczalnie ścieków, to nie jest wielki problem, ale na przykład wysypiska śmieci, tak jak to teraz tu swoją drogą robimy. No to fajnie, przyznam, że miałem zupełnie inny pomysł na ten odcinek, ale że tak wyszło jak wyszło, to nie jest chyba źle, ponieważ wydaje mi się, że może z tego wyjść coś niezłego w przyszłości, chyba, jeżeli czegoś tutaj zaraz nie zepsuję. No, chwyć się drogi, może page up, page down, za nisko. Dobra, chyba łatwiej będzie w ten sposób to wybudować. No, byłeś już niebieski. Blue. Laika blue, a może w ogóle zrobimy to jeszcze inaczej. A mogę tunel tu? Nie, tu niestety tuneli nie mogę. No właśnie, bo się zastanawiam, czy uda mi się przeskoczyć na drugą stronę tędy. No, tak to postawiłem tutaj, ale teraz może się okazać, że nie będę w stanie wyjechać później, bo o ile zjazd, powiedzmy, nie jest problemem. O właśnie, tak, wyjazd stąd, no to już będzie nie lada zadanie konstrukcyjne, żeby zrobić coś działającego tu, bo mógłbym zejść w dół, ale niestety woda mi nie pozwala na to. W górę też za bardzo nie mogę, a mogę trochę. Jakby udało się... Może tak, mam pewien pomysł, tylko nie wiem, czy gra mi pozwoli go zrealizować. Dobra, nie aż tak wysoko, nie przesadzajmy. Tak, bo jakoś trzeba z tymi śmieciami sobie tutaj poradzić i może być lekki problem. Dobra, te krzywusy trzeba wyłączyć. Trochę za wąsko te ulice tutaj stoją i to spowodowało niezłe problemy. Może jeszcze inaczej w takim razie. O, tylko najgorzej, że to jest wszędzie zbyt strome zbocze, dobra. Chcę nad tym przeskoczyć, czyli jeszcze kawałek wyżej. Gra mnie kompletnie w dzisiejszym odcinku nie rozumie moich pomysłów. O, no ładnie wyglądało z tej perspektywy. To będzie coś naprawdę nietypowego, ale to w końcu... Jest dojazd na wyspę śmieci, więc to musi być nietypowe, bo sama wyspa będzie nietypowa. Nie będziemy patrzeć w te okolice, więc w gruncie rzeczy tak sobie myślę, że to nie będzie duży problem, jak i tak tutaj nie będę zaglądał. To mogą mieć ostry zakręt, no i tutaj rampa dla tych, co by chcieli skończyć swój żywot w tym mieście. Mogą wyskoczyć do wody albo przejechać się na taką fajną... romantyczną randkę. O! Nad morzem. Bardzo fajnie. Zobaczymy, czy ktoś skorzysta z tej opcji. Najważniejsze, że jest zjazd, wjazd, wodę dociągniemy, a z prądem... Właśnie, spalarnia śmieci powinna sama generować prąd. Nie, czy czasem to nie jest tak rozwiązane. Zaraz zobaczę, bo jeżeli tak, to by była
Druga fajna opcja. Pali odpady, aby wyprodukować energię, czyli ona jest jak gdyby samowystarczalna. No i teraz może ta spalarnia ruszać tu na tę wieś, w której też brakuje prądu. Zaraz się okaże, że to będzie jedna z bogatszych wsi, patrząc na to, że tutaj tyle parków tego wszystkiego powstaje. Chyba niebawem się zabawimy tutaj nieco dłużej, na przykład wybudujemy tutaj jeszcze jedną wieś i tak, żeby ludzie musieli dojeżdżać do tej, żeby przejechać na drugą stronę, ale okej, to jest taki początek czegoś nowego, nie chciałbym poświęcić całego odcinka na to, ponieważ jest jeszcze wiele fajnych pomysłów. Kotek proponuje metro w tej okolicy. Myślę, że powstanie, jak tylko wrócimy do niej. Może na koniec odcinka znowu jakoś przyspieszę, coś dobuduję, bo ma jeszcze pewien plan co do tego miejsca. No i Kamil Gameplay zaproponował, żeby wybudować kosmiczną windę. Do wybudowania kosmicznej windy potrzebujemy centrum Expo. Spróbujemy, może uda nam się postawić, ponieważ Kamil podpowiada, że przy kosmicznej windzie wtedy do miasta ściąga naprawdę dużo ludzi. Centrum Expo to miało być? Tak, no to ładnie trafiłem. No i zobaczmy, które tereny tu są takie niedowartościowane. Może okolice tutaj naszego lotniska. Tu gdzieś chyba było lotnisko, tak? Tu było lotnisko. No dobra, ale oni mają obserwatorium. Tutaj stworzymy centrum Expo. Ważne, że też jest dojazd. Co prawda ta wąska dróżka trochę mnie tu przeraża. No dobra, może centrum Expo przerzucimy w takim razie w tę stronę. Jak to wygląda? Nie ma prądu, nie ma wody. Tak, to standard w naszym mieście. Ale podoba mi się. Nawet chyba ta lokalizacja mi tu jakoś tak pasuje wewnętrznie. I jeszcze prąd przy użyciu parku. Po co gdzieś tymi prętami, drutami sobie psuć widok, jak to może być tak fajnie rozwiązane. Okej, co jeszcze teraz? Bo to na pewno nie będzie lekkie zadanie z tą kosmiczną windą. Będą chcieli co chwilę coś nowego. Wielka galeria handlowa. To są... O, to wygląda. Tak, jest kolejne miejsce. Wielka galeria handlowa. Właśnie, to jeszcze osiedle absolwentów. Trzeba było kiedyś do nich zajrzeć. Gdzie to postawić? W sumie tutaj jest tak pusto w tej okolicy. Chciałem powiedzieć, że trochę korki odpuściły, ale wygląda na to, że chyba jednak nie. Jest trochę pusto w tej okolicy, ale niestety miejscem gorzej, ale możemy ją postawić tutaj. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest całkiem dobre miejsce do uczczenia galerii handlowych, patrząc na to, że to są dwa nasze ogromne osiedla handlowe, no i coś takiego między nimi jak najbardziej. Przynajmniej rondo będzie jeszcze bardziej zakorkowane niż było. Co wy tutaj kombinujecie, że wam to tak słabo ten przejazd idzie? Właśnie, może warto by było sobie przypomnieć o ludziach tutaj męczących się w tej okolicy z korkami. O, jak tu fajnie, nie wiem, na tym widoku nie mogę tego zrobić, ale na tym to zrobię. O, właśnie. I przespacerowaliśmy się po galerii handlowej. Tylko patrzeć, jak tu ludzie dotrą na miejsce. Sporo miejsc dla inwalidów zostawili, trzeba przyznać, ale to może jest taka jakaś amerykańska budowa. No dobra, ale planem na ten odcinek jest postawienie kosmicznej windy. W tym celu potrzebna nam będzie jeszcze opera. Kurczę, to prawie wszystkie budynki wybuduję, jak to tak dalej pójdzie. To może opera... Pójdziemy w kierunku Sydney, czyli wracamy do naszej korony Sosnowiec. Oni tutaj mieli stadion mieć, nie doczekali się stadionu. Doczekają się w takim razie opery i myślę, że w niedalekiej przyszłości też i ten region jakoś tutaj rozbudujemy, skoro dostają operę. Chociaż może tu by lepiej wyglądała. Jak tu ulicę doprowadzić do tego miejsca? Dobra, ale to będzie rzeczywiście tutaj fajnie wyglądało. Kurczę, zacznę tyle tych miejsc nowych stawiać. Na Helu, będzie opera na Helu. Tam mają w Sydney, w Australii my będziemy mieli operę na Helu. To jest chyba całkiem niezłe miejsce w tym miejscu. Niech będzie może tak. Raz tylko doprowadzić wodę i prąd, żeby ktokolwiek mógł wjechać i trochę poczuć tej kultury. Zjazd na autostradę z autostrady, a może tak, niech sobie z obwodnicy zjeżdżają. Co prawda dawno już nie budowałem tych zjazdów tak, żeby one funkcjonalnie jakoś tutaj działały dobrze. Nie chciałbym czegoś tutaj zepsuć, więc może w takim razie postawimy to nieco inaczej. Przerzucę drogę tutaj nad obwodnicą. To znowu zbyt strome zbocze, tak. Ten odcinek powinien się nazywać
zbyt strome zbocze. Cały czas ten sam problem, więc zrobimy tunel. Jeszcze nie mieliśmy takich szerokich tuneli, ja wiem, że kilka osób też proponowało, żeby właśnie wybudować taki tunel przez całe miasto. No, może nie jest przez całe miasto, jest przez kawałek obwodnicy, ale za to nie mieliśmy jeszcze takich szerokich tuneli do tej pory. No i zobaczymy, jak ta opera będzie tutaj teraz funkcjonowała. No i zobaczymy też przy okazji, jak nasza kosmiczna winda, czy jeszcze mają jakieś wymagania, czy już wystarczy. Standardowo na takim odludziu pojawia się problem z prądem, to akurat mnie nie dziwi, ale w sumie opera hałasuje, to też może hałasować. I zobaczymy docelowo. Najwyżej się wymieni to, chociaż jakby brzydko wyglądało, chociaż ogólnie taka koncepcja podoba mi się. No mogli bardziej iść w kierunku Sydney, ale niech będzie tak jak jest. Czyli jak wygląda nasza kosmiczna winda? Jak zawsze wymagania, wymagania i raz jeszcze wymagania. Statua dobrobytu. Czy u nas taki jest dobrobyt? O, nie wiem, ale jest na pewno taka statua. Czyli statuę postawimy w miejscu... Dla absolwentów może nie. Wszędzie się robi tak w miarę przyjemnie. O właśnie, przemysłowa osiedle dostanie statuę dobrobytu. Patrząc na te pożary, które tutaj od początku gry nam towarzyszą, jak najbardziej będzie to dobre miejsce. Jeszcze patrząc na to, że te drzewa wokół statuły padły. No dobra, jak nasza winda do nieba? Jest! Pierwsze arcydzieło mamy możliwe do wybudowania. Czyli kosmiczną windę, tak? Zaproponował Kamil. No to stawiamy. Może właśnie, jak taki kosmiczny budynek, to postawimy go na najlepszym osiedlu w grze, czyli na rondzie najlepszych widzów ever. Tu. A niech będzie tu. Prawie, że w centrum ronda. Co prawda boję się, że ona będzie trochę tu zatłoczone teraz. Chociaż nie wygląda to tak źle. Nie ma korków. Zobaczymy tylko z czasem, co będzie, jak teraz ta winda tu powstała. Jeżeli ludzie będą chcieli do niej dojechać, to może być faktycznie nie lada problem. Byłem przekonany, że istniało tu metro w tej okolicy. Ale wygląda na to, że źle byłem przekonany. Teraz tylko skąd dokąd to metro by mogło jeździć? Przydałoby się na pewno w tym miejscu. Może tak. Albo takie tu rozwiążemy. I zrobimy krótkie połączenie, już nawet wiem gdzie. Tu osiedle zwycięzców. Jak pamiętam, że Szymek nie lubi długich połączeń, więc zrobimy coś krótkiego tym razem. Tu i może z tą stroną od razu, jak tu już jeżdżą. I to będzie taka dziwna linia, ale jednocześnie pozwalająca ludziom w tym całym naszym strasznym mieście pojechać czasem trochę na skróty. Dobra. Już się cieszę, że postawienie przystanek, a jeszcze linii nie wybudowałem. To jest... O właśnie, znowu się cieszę. To są dziwni ludzie. Może z tej strony uda mi się rozpocząć w takim razie budowę. Wygląda na to, że jak stawiam coś nowego, to chyba tylko w miejscach, w których już coś wcześniej było, mogę postawić. No fajnie by było tutaj, ale tu bym zakończył linię, jakbym powrócił, więc muszę to rozwiązać w taki nieco sposób... dziki, ale mam nadzieję, że w miarę to będzie działać. No tutaj... Chociaż no właśnie, w trochę złym miejscu to w sumie zrobiłem. Nie mogę wyburzyć linii. Chciałbym zaznaczyć ją, panowie. Ponieważ to jest stacja, na którą najwięcej ludzi może zjeżdżać, a w tej chwili mamy jak gdyby ją najgorzej rozwiązaną, więc dobrze by było ją skasować i to samo zrobić po prostu kawałek dalej, w tym miejscu, ten patent, który tam zastosowałem. Z tej racji, żeby tutaj ludzie mogli masowo wsiadać, wysiadać, osiedle zwycięstwa nie jest... zwycięzców nie jest takie istotne pod tym względem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi i mam nadzieję, że też tu dzięki temu to rondo nie będzie takie zakorkowane, ale tutaj chyba jakieś strajki się szykują. To ja też chcę dołączyć do strajkujących. A dlaczego strajkujemy? Nie dowiem się. Chyba, że to idą na tą windę, do tej windy. Wow, ale to nam kasy zżarło. No dobra, czyli następne arcydzieło będzie dopiero za grubo kilka odcinków, ponieważ wydaliśmy chyba pieniądze na najdroższy budynek w grze. Tak, to jest
To była najdroższa budowla, ale to dobrze, że pojawiła się na takim fajnym osiedlu. Dobra, jeszcze kilka spraw i lecimy dalej. O, właśnie, Kamil też zaproponował, że ściągnąć mod na atomizer śmieci. Moglibyśmy wtedy spalać bez zanieczyszczenia okolice. No i bardzo ma hałas to produkuje. Pindzie TV, zadbaj o rekreację oraz szkołę podstawową. O rekreację zadbaliśmy, to też zresztą nadzwyczajne proponował, ale szkołę podstawową jak najbardziej się przydadzą, tym bardziej, że wiem, że jeden z budynków wymaga tego, żeby było 5000 dzieci w szkołach. No właśnie, czyli na pewno się przydadzą nowe szkoły. Może w tej okolicy jest jakaś taka bieda edukacyjna. Zobaczymy. Jest jedna szkoła, chociaż zawsze koło szkoły powstało krematorium, więc trzeba tu i krematorium, chociaż koło tej. Jest już tradycja. Nie można zaniedbywać tradycji, tak przynajmniej mówią. To od razu może tutaj liceum, ale wcisnąłem to wszystko. Przesuniemy to w bok. A co, chciałem powiedzieć, że jestem bogaty, to mogę sobie na to pozwolić. Tylko teraz jak wybudowaliśmy tę windę, to tych pieniędzy nagle zrobiło się wyjątkowo mało. No ale niech będzie. Dobra, myślę, że okolica fajna, ale daleko ludzie są zadowoleni. Bardzo dobrze, nasza edukacja tu wzrośnie. Wartość terenu też wzrośnie. Widzę, że od razu zobaczyli, że o, powstają szkoły, no to czas się rozbudować czy wybudować. Jak to fajnie szybko podnosi wartość. Mała zmiana, a cieszy ludzi w okolicy. Niech i tak będzie. No dobrze. Ildefons, zrób obok tego wielokrotnego ronda miasto w kształcie Glocka. No, propozycja całkiem fajna, ale to rondo to jest szczyt moich plastycznych możliwości. Glocka chyba bym nie był w stanie wybudować, chyba że jakoś przypadkowo wyjdzie albo ktoś otrzyma wyobraźni, wyobrazi sobie, że o, na przykład to coś tutaj to jest nasz Glock. Albo jakaś inna broń palna celująca do naszego ronda. Okej, Kapo. Michał, nazwij osiedle jakimś miejscem z Wiedźmina 3. Bardzo fajna uwaga. Tu jest Malinówka. Szkoda, bo chciałem jakąś wieś w sumie nazwać Biały Sad. Tak mnie naszło. Ale w takim razie to ta niedoszła miejscowość, która... No, może w następnym odcinku nabierze więcej wyglądu. Będzie Białym Sadem, tak właśnie dla uczczenia Sad Wiedźmina. Teraz tylko czekać, aż ktoś będzie chciał, żeby Gotham City gdzieś coś nazwać. To zobaczymy, może to nazwiemy. No i jeszcze szybkie propozycje, bo czas nam tu ucieka, a fajnie by było wszystko zrealizować. Kamil. Nad morzem, linie autobusowe aż do centrum. Nie mamy tutaj żadnej linii autobusowej. W sumie fajnie, jakby nad morzem coś rzeczywiście może jeździło. Nie wiem, czy aż do centrum uda się wybudować, ale bardziej zastanawia mnie kwestia, czy jestem w stanie na tych polnych drogach stawiać, no właśnie, przystanki. To mnie mocno zastanawiało. O, miasto w ruchu, coś odblokowaliśmy dzięki tym przystankom, więc... Podwójne podziękowania za tę propozycję, ale może nie będę nimi jechał do miasta, tylko to po prostu będzie taka, nazwijmy to, linia nadmorska. Sobie mogliby jechać tędy. Po prostu tam z powrotem, żeby z jednego końca plaży do drugiego mogli dojechać, jakby się okazało, że jest mocno zatłoczona. Widzę, że tam i tak muszą dojechać aż tu pod przystań. Więc zrobimy to w ten sposób. No i ludzie myślę, że też będą... wygodnie mogli tutaj sobie nad morzem teraz żyć i podróżować. Kawałek świata tu poznają, tak? To od czegoś nie dokończyłem. No nie mówcie, że moje starania poszły na próżne. Zakończ linię i nagle takie coś się robi. Może... Nie! Coś ty zrobił. Ale może jakby się udało. Dobrze, że mogę kontynuować budowę tego czegoś, to jeszcze spróbujemy to jakoś rzeczywiście zakończyć. Nie podoba mi się to zakończenie linii, ale skoro tak to ma wyglądać, no to zrobimy w ten sposób. Będą mieli przynajmniej blisko na plażę. I zakończ linię. O, co wy kombinujecie? Tu i tu. To się zrobiło przystanków dużo na koniec, ale niech będzie. Ciekawe teraz tylko, skąd autobus nadjedzie. Może postawimy też... O,
O, jeszcze tu się zmieści, co prawda chyba kogoś wyrzucimy z miasta, ale tu będą mogły autobusy kolejne wyruszyć również na obwodnicę. Myślę, że tu się korki tworzą, ale to chyba poparkowali sobie przy ulicy, bo jedna z nielicznych, gdzie nie ma drzew. No dobra, czyli mamy autobusy prawie do miasta, ale już pomijając to, będą tutaj ludzie też chyba zadowoleni, więc myślę, że... Mam nadzieję, że Kamil będzie też zadowolony z takiego rozwiązania. Dyplomata, stawiaj więcej drzew. No i też słuszna informacja od dyplomaty, te 80 tysięcy prawie mieszkańców, które mamy, oznacza miasto o prawdziwej czy rzeczywistej wielkości równej 800 tysiącom mieszkańców, czyli no nie można patrzeć, że to jest taka mała miejscowość 80 tysięcy, tylko już bardziej jedna z większych 800 tysięcy ludzi w niej mieszka. Bardzo fajna uwaga, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i powoli zbliżamy się do końca. Jakub zaproponował, no właśnie, stacja kolejowa, żeby nazywała się Warszawa Mokotów. To może tu w Górkach Szarych. Chociaż to bardziej chyba chodziło o stację taką pasażerską, ale niech będzie... Niech będzie tutaj, Warszawa Mokotów, najwyżej ją przesuniemy, gdzieś tam być może z myślnikiem to powinno być w ten sposób, o. Niech będzie, jest stacja w Warszawie, no i że rondo jakieś Jana Pawła II. No, myślę, że mogę zrobić wyjątek jak najbardziej. Ogólnie chciałbym unikać jakichś takich politycznych czy religijnych spraw. I to nie tylko w tej grze, ale ogólnie na kanale. Z tej racji... No, a wpiszemy rondo... A może... Jana... Drogie, niech tak będzie. Z tej racji, że no właśnie to są takie trochę śliskie tematy i ciężko tak trafić do gustu wszystkich osób, a nie chciałbym po prostu nikogo ze sobą skłócić, ale myślę, że takie rondo nikomu nie będzie przeszkadzało. Najwyżej też je gdzieś później przemieścimy w jakieś bardziej dumne miejsce. Zobaczymy. Teraz jeszcze zobaczę od... O właśnie, to od Kamila. Tego, który już się tutaj przewinął, była propozycja, żeby przez całe miasto wybudować tunel. To już kiedyś też coś takiego padło wcześniej, bodajże Nadzwyczajny, czy Garfieldos proponował. No ale to tak mówiłem, to może nie do końca by dobrze działało, przynajmniej nie na tym etapie gry, ale w przyszłości jak najbardziej coś takiego pomyślimy. No i Iron Woodkit też podpowiada, że na problemy z komentarzami wysłał jakiś filmik, który powinien być rozwiązaniem. Niestety ten filmik nie za bardzo pomógł, to raczej jest... A zresztą to może wytłumaczę tam gdzieś prywatnie, tak? Chociaż nie mogę odpisać na komentarze, ale napiszę do Ciebie prywatną wiadomość. O właśnie, i w ten sposób będziemy mogli zobaczyć, czy ta komunikacja działa. No fajnie, to wszystko tutaj ruszyło, to wszystko działa. Turyści są w mieście, widzę, że zarabiamy trochę więcej, ale uciekają nam ludzie, więc szybko jeszcze w tym odcinku. Fajnie by było rozwinąć jakieś miejsce, gdzie by ludzie sobie mogli tutaj żyć. Chciałem tutaj wybudować osiedle, ale teraz tak myślę, że tu mogę czasem później jeszcze przeciągnąć obwodnicę, co by nie było takim złym chyba rozwiązaniem. Ale wybudujemy jakąś tutaj jeszcze kawałek osiedla, tym razem tak, takie, żeby mogli ludzie parkować. Będą teraz przyjeżdżać ludzie z sąsiedztwa, parkować tutaj samochody. Zobaczymy, jak się pogodzą, jak się dogadają. No a z drugiej strony tu będzie można też w niedalekiej przyszłości przynajmniej coś fajnego rozwinąć. Niech i tak będzie prawdopodobnie, no właśnie, gdzieś tu zabraknie wody. Oczywiście brakuje nam też handlu, więc może w podobny sposób to rozwiążemy, tylko w przeciwieństwie do tego osiedla handel tu odgrodzimy drzewami, także zmniejszyć natężenie hałasów. To jest jakieś dziwne miasto, cały czas tylko handel, handel i handel. Nie ma tu nikt pomysłu na biznes, na jakieś innowacje, czy w co się teraz inwestuje. Każdy by tylko handlował, po najmniejszej linii oporu idą z tymi pomysłami, no ale niech będzie, a jak ktoś będzie chciał biznes prowadzić, no to myślę, że tutaj też postawimy nowe biura i okej. O, może tutaj też wcisnę od ulicy, no i zobaczymy, jak to osiedle się ciekawie tu niebawem rozwinie, ponieważ też się nam niespodziewanie zrobiła taka ciekawa miejscowość, choć no
dołączyła do tej całej wielkiej aglomeracji. Powoli budujemy, tak jak gdzieś czytałem ostatnio, że w Chinach budują miejscowość 410, o wielkości 410 Warszaw. No to my chyba ich wyprzedzimy i coś takiego też tu postawimy. Chociaż 410 Warszaw się raczej w tej grze nie zmieści. No dobra, wybierzmy się jeszcze na spacer tutaj na naszą Ślężę, ponieważ o tym już marzyłem od dawna, żeby przejść tą drogą, zobaczyć jak to wygląda. No i w tym oto miejscu, chyba nie po raz pierwszy, nie wiem, ma jakąś taką słabość do tej okolicy. Żegnam się z wami, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. O, z górki na pazurki, trzymajcie się, hej! No i działa. No i teraz będziemy mieli przynajmniej przyspieszone to zjazd. Od razu widać, że coś było kombinowane, bo to takie łączenie chyba nie powinno mieć miejsca. Ale ważne, że działa bardzo fajnie, że ten port funkcjonuje. Nie wiem, czy tu możemy podejrzeć jakieś... Nie, żadnych statystyk nie ma, ale widać po samochodach, że korzystają z tego. Zresztą to jest jedyny port w mieście, więc jak tu nie korzystać? Sama obwodnica zaczęła być dużo częściej odwiedzana przez samochody, no, chociaż teraz ciężko też to powiedzieć w momencie, gdy zmienialiśmy trochę tę drogę. Dobra, wróćmy do kolejnych spraw. Nadzwyczajne proponuje, że zlikwidować farmy, no bo to aż wstyd, że wykształceni pracują na farmach, no ale cóż zrobić. Kilka może zostawimy, tak żeby z Unii jakieś dotacje wyciągać, no i żeby mieć tu coś ładnego dla oka. Czasem nie same takie betonową dżunglę, tylko trochę wsi. No właśnie, jak jestem tu już na wsi, o, widać od razu, kto tu mieszka, kto tu pracuje, tak? Takie samochody. O, nawet mogliśmy podejrzeć gościa. Takie samochody na wsi. Uwielbiam ten widok z pierwszej osoby, ponieważ zawsze sobie tak zastanawiam się, jakby to wyglądało, jakby odpalić, jakby była taka możliwość na Oculusie taki widok i sobie spacerować po mieście, albo w ogóle jakby ta cała wirtualna rzeczywistość poszła tak mocno do przodu, że my możemy sobie to tak fajnie wszystko obserwować, tak wybudować miasto, a później wyjść na spacer i tak codziennie sobie coś budować nowego, iść na spacer i na przykład w góry iść za każdym razem nowe. Coś dziwnego, coś myślę, że fajnego w przyszłości. Od nadzwyczajnego też jeszcze jest propozycja, żeby stawiać parki, żeby podnieść wartość gruntów. Zobaczymy. Myślę, że coś postawimy w tym odcinku, jakieś atrakcje też będą parki. No i właśnie tutaj też kolejna propozycja jest od Tomka, żeby pójść w nieco innym kierunku w tej serii i nie budować takiego wielkiego skupiska czy takiej wielkiej metropolii, ale też postawić jakieś może wsie, takie dróżki, coś takiego nietypowego, żeby było gdzieś poza miastem. No nie wiem, może gdzieś coś tutaj wybudujemy, fajnie jakby na przykład z tej dzielnicy rolniczej, tu i tak chyba nic nie jest postawione, chociaż jakieś drzewa są. Ale jak skasujemy coś jednego, to nic się nie stanie. Tak właśnie bym zrobił sobie tutaj małe osiedle domków. Taka po prostu wieś. Co prawda może to nie do końca wygląda tak, jak Tomek miał na myśli, ponieważ on bardziej miał na myśli tak, że wybudować to miasto takie składające się właśnie z takich małych miasteczek, wsi i różnych tego typu rzeczy. Albo dobra, przeniosę się tutaj nad morze. Tak skaczę z kwiatka na kwiatek, ale pomysłów jest dużo w głowie. Zresztą ostatnio myślę, że w ogóle, kurczę, fajnie by było na przykład tę serię tak od nowa zacząć, czysta karta i zrobić coś tak inaczej, ale później doszedłem do wniosku, że nasze miasto, tak przyjrzałem się mu bliżej, nie wygląda tak źle w sumie, więc może niech i będzie takie, jakie jest. Dobra, tutaj będzie wieś, z której można przejechać tylko w jednym kierunku, przydałaby się jakaś rampa może na drugą stronę, a ciekawe, czy mogę budować tunele z polnych dróg. Nie, niestety nie ma takiej możliwości. Ale na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał uciec stąd, no to wybudujemy coś takiego nowoczesnego. No i będzie taka nietypowa wieś. Chciałbym właśnie docelowo więcej takich miejscowości tutaj poustawiać, takich właśnie malutkich, testowych, zobaczyć jak one się będą rozwijać, jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłości. No, tutaj trzeba przyznać, nie wiem kto im wywiezie śmieci, jak tu ze szpitalem będzie wyglądała sytuacja, więc zobaczymy. Jeżeli będą w tym temacie problemy z wywozem śmieci,
tu prąd jakiś może im dostarczyć, wodę i wszystko, więc no to taka praktycznie cała nowa miejscowość, ale za jakiś czas może to wyglądać całkiem fajnie, całkiem malowniczo, no i dlatego też podoba mi się to miejsce, że udało się tak tutaj utrafić. Okej, czyli stawiamy elektrownię, gdzieś tutaj pociągniemy też prąd, co prawda, to jest dość problematyczne miejsce, ponieważ nie wiem, w którą stronę tu biegnie to wszystko. Ta woda, w którą stronę płynie. No i czy na pewno tu nie będzie żadnych problemów z życiem. Może się porywam trochę z motyką na słońce, budując coś takiego, ale mam nadzieję, że będzie miało to w przyszłości całkiem fajne efekty. No i właśnie, z tym jest tylko problem. Jak tu ten prąd pociągnąć, żeby nie szpecić, a jednocześnie, żeby był na miejscu? Może jakby tu udało mi się wcisnąć park? No właśnie, mówiliśmy, że będą jakieś parki. Jakby udało się tu coś wcisnąć, no to by było kolejne ciekawe miejsce. Może ono nie wygląda teraz jakoś specjalnie tak widowiskowo czy zjawiskowo, ale mam nadzieję, że... O, to dziadostwo. To też się nie zmieści? Co ja mam tu zmieścić, jak tu nic nie chcą mi postawić? Ale mam nadzieję, że z czasem to nabierze też uroku. No okej, zobaczmy, czy w ogóle ten prąd by przeszedł przez ulicę. Prawdopodobnie nie. Więc zrobimy to w ten sposób. A najwyżej jak rozbudujemy tę miejscowość, to jakoś będzie wyglądało w przyszłości inaczej. No i myślę, że to będą takie nowe miejsca właśnie. Ktoś się pytał o jakieś nowe osiedla? O, ktoś chciał malinówkę. Dawid chciał malinówkę. No to tutaj będzie malinówka, taka z dala od cywilizacji. Niech będzie. Park. Nawet nie zwróciłem, jak się nazywał. Przed chwilą myślałem, że Park Koszula się zwie. Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Corley. Zapraszam do 28. odcinka naszych przygód w Sosnowcu. Właśnie, odpaliłem sobie gdzieś przy okazji ostatnio moda, żeby podglądać nasze miasto z widoku pierwszej osoby i myślę, że teraz częściej będziemy tak po nim spacerować jak teraz, chociaż teraz to praktycznie jakbyśmy po nim jeździli. No właśnie, fajnie jakby ktoś wymyślił moda umożliwiającego jazdę samochodem. No okej, było miło, tu przyspieszymy jeszcze, bo chciałbym na jakiś ładny widok wyjścia, ale niestety nie ma, więc wracamy do naszego miasta i do naszych problemów. I na początek wasza lista, ponieważ na koniec chciałbym wrócić do tutaj naszego dziwnego miejsca, które powoli tu się kreuje. No i na sam początek coś, myślę, że bardzo istotnego od Ani, a mianowicie, żeby naprostować tę dziwną drogę, która nam pozostała jeszcze po czasach, gdzie nie używaliśmy modów, no i te drogi były wtedy krzywe, czy też tutaj, no były krzywe, bo nie mieliśmy tego obszaru wykupionego. Teraz mamy ten obszar, więc chciałbym to tutaj lekko zmienić. No i myślę, że chyba wyjątkowo tym razem zatrzymamy czas do takich działań. Zresztą też może wam ten przyspieszę ten fragment. Okej, i w ten sposób chyba droga została naprostowana, mam nadzieję też, co prawda tutaj tego prądu chyba tak nie przeciągnę, choć czy nie by się przydało? Przydałoby się. Wygląda na to, że tak, mogliby sobie nie poradzić, teraz tylko problem, jak to im przewrócić wszystko tutaj, zasilanie, chociaż niekoniecznie tamtędy, mogę gdzieś tutaj na przykład górą przeciągnąć i pod te bloki i wcale tam to nie jest potrzebne. Co szło tutaj niżej, więc zostawimy sobie to tak, o, w ten sposób, no i drogi są naprostowane. Jedna rzecz jest załatwiona, nie wiem czy do końca chciałem, że to tak wyglądało, trochę tutaj złamane, ale jakoś jest, tak, jeszcze nauczone doświadczenie, zostawiłem tutaj pas zieleni przez środek, tak żeby nie było później problemów z budowaniem jakichś mostów czy innych tego typu rzeczy. To chyba jest zasilane tutaj od dołu, więc... problemu jako tako nie ma, więc mogę skasować te tutaj brzydkie miejsca i chyba jeszcze na chwilę pauzę. Okej, no i teraz już mogę tu działać. W sumie właśnie w ostatnich dniach tak trochę rzadziej się te odcinki pojawiają, czy może nie tyle rzadziej, bo staram się, żeby ten jeden dziennie chociaż się pojawił. No ale no właśnie, nie ma ich więcej niestety z tej racji, że trochę się dzieje już nie tylko temperatura, ale też remonty, nie remonty, dużo do roboty.
No i właśnie, gdzieś chyba dopiero w okolicach 5 sierpnia to wszystko wróci do normy, ale teraz wróćmy do naszych zadań. I tu od Daniela propozycja, żeby obserwatorium wyrzucić gdzieś tutaj w góry. I w sumie to całkiem fajna opcja by była, tylko z tego co zauważyłem, obserwatorium jest oblegane przez turystów. No i jakby ono było gdzieś w górach, to mogliby czasem go nie odwiedzać. Nie wiem, czy to tak działa, ale wydaje mi się, że może tak być. Więc pójdę tylko do drugiej opcji, że może nie przeniosę go w góry, ale nazwę go imieniem Mikołaja Kopernika. O, Koper. Więcej się nie zmieściło. To zrobimy tak. Kopernika. I okej. Dobra, i mogą sobie obserwować, a ja mogę wrócić do dalszych problemów naszego miasta. Właśnie, zobaczmy jak ostatnio wybudowany port. Coś takiego stworzyliśmy i trzeba przyznać, że to całkiem fajnie działa tutaj, fajnie jeździ. Tylko tak myślę, może zamieniłbym im tę drogę jeszcze na nieco inną. Czyli tak, to bym skasował, a to bym przemienił w rampę. Powinni przyspieszyć wtedy. A, tu już jest rampa. No właśnie, powinno im to sprawnie iść, tylko ten zakręt ostry jest tu niepotrzebny. No dobra, czyli jeszcze jedna pauza przez całe... kilkanaście, prawie 10 można powiedzieć odcinków nie pauzowaliśmy, tak teraz możemy nadrobić z pauzami, tylko tak i... O, jak zbyt strome zbocze. Niemożliwe, a wcześniej się to udało. A normalna droga? O, a to mogę, no to może tak i to będzie dopiero numer, jak się uda. Ale wszystko wskazuje na to, że jest to możliwe. O, tę drogę udało się podmienić. No i właśnie, jeżeli mamy problem ze zbyt stromym zboczem, warto po prostu zmienić drogę zwykłą, znaczy nie budować rampy, tylko wybudować zwykłą drogę. Co prawda nie wszędzie to działa, patrząc na to miejsce, to może uda się... O, panie, co ja zrobiłem? Dobra, na szczęście przywróciłem. Chciałem to rozkopać tu lekko. Może uda się zrobić to jeszcze inaczej. Ciekawe jak te tiry będą wracać, aż mnie to zastanawia teraz, jak one sobie poradzą. Dobra. Taką trasą się nie uda. Tu cały czas jest zbyt strome zbocze, ale to znalazłem miejsce na budowę tego. Gorzej chyba trafić się nie mogło. Dobra. I teraz jakby rampę się udało tutaj wybudować, to nie będzie tak źle. O, o, i o. No i jest. Nie szło. Już idzie. Może zjazd w takim razie też im z ramp. Tutaj to wszystko zrobię. No i tu niestety tego nie mogę zmienić, ponieważ budynki muszą być postawione przy zwykłych ulicach. Zresztą dojazd chyba nie działa tak źle. O właśnie, jak tu pięknie zawrócili na drogę od razu, jak tu już jeżdżą. I to będzie taka dziwna linia, ale jednocześnie pozwalająca ludziom w tym całym naszym strasznym mieście pojechać czasem trochę na skróty. Dobra. Już się cieszę, że postawiłem przystanek, a jeszcze linii nie wybudowałem. To jest... O właśnie, znowu się cieszę. To są dziwni ludzie. Może z tej strony uda mi się rozpocząć w takim razie budowę. Wygląda na to, że jak stawiam coś nowego, to chyba tylko w miejscach, w których już coś wcześniej było, mogę postawić. No fajnie by było tutaj, ale tu bym zakończył linię, jakbym powrócił, więc muszę to rozwiązać w taki nieco sposób dziki, ale mam nadzieję, że w miarę to będzie... działać. No tutaj... Chociaż no właśnie, w trochę złym miejscu to w sumie zrobiłem. Nie mogę wyburzyć linii. Chciałbym zaznaczyć ją, panowie. Ponieważ to jest stacja, na którą najwięcej ludzi może zjeżdżać, a w tej chwili mamy jak gdyby ją najgorzej rozwiązaną, więc dobrze by było ją skasować i to samo zrobić po prostu kawałek dalej, w tym miejscu. Ten patent, który tam zastosowałem. Z tej racji, żeby tutaj ludzie mogli masowo wsiadać, wysiadać. Myślę, zwycięstwa nie jest... Zwycięzców nie jest takie istotne pod tym względem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I mam nadzieję, że też tu dzięki temu to rondo nie będzie takie zakorkowane. O, ale tutaj chyba jakieś strajki się szykują. To ja też chcę dołączyć do strajkujących. A dlaczego strajkujemy? Nie dowiem się. Chyba, że to idą na tą windę, do tej windy. Wow, ale to nam kasy zżarło. No dobra, czyli następne arcydzieło będzie dopiero za grubo kilka odcinków, ponieważ wydaliśmy chyba pieniądze na najdroższy budynek w grze. Tak, to jest
To była najdroższa budowla, ale to dobrze, że pojawiła się na takim fajnym osiedlu. Dobra, jeszcze kilka spraw i lecimy dalej. O, właśnie, Kamil też zaproponował, że ściągnąć mod na atomizer śmieci. Moglibyśmy wtedy spalać bez zanieczyszczenia okolice. No i bardzo ma hałas, to produkuje. Pindzie TV, zadbaj o rekreację oraz szkołę podstawową. O rekreację zadbaliśmy, to też zresztą nadzwyczajne proponował, ale szkołę podstawową jak najbardziej się przydadzą, tym bardziej, że wiem, że jeden z budynków wymaga tego, żeby było 5000 dzieci w szkołach. No właśnie, czyli na pewno się przydadzą nowe szkoły. Może w tej okolicy jest jakaś taka bieda edukacyjna. Zobaczymy. Jest jedna szkoła, chociaż zawsze koło szkoły powstało krematorium, więc trzeba tu i krematorium, chociaż koło tej. Jest już tradycja. Nie można zaniedbywać tradycji, tak przynajmniej mówią. To od razu może tutaj liceum, ale wcisnąłem to wszystko. Przesuniemy to w bok. A co, chciałem powiedzieć, że jestem bogaty, to mogę sobie na to pozwolić. Tylko teraz jak wybudowaliśmy tę windę, to tych pieniędzy nagle zrobiło się wyjątkowo mało. No ale niech będzie. Dobra, myślę, że okolica fajna, ale daleko ludzie są zadowoleni. Bardzo dobrze, nasza edukacja tu wzrośnie. Wartość terenu też wzrośnie. Widzę, że od razu zobaczyli, że o, powstają szkoły, no to czas się rozbudować czy wybudować. Jak to fajnie szybko podnosi wartość. Mała zmiana, a cieszy ludzi w okolicy. Niech i tak będzie. No dobrze. Ildefons, zrób obok tego wielokrotnego ronda miasto w kształcie Glocka. No, propozycja całkiem fajna, ale to rondo to jest szczyt moich plastycznych możliwości. Glocka chyba bym nie był w stanie wybudować, chyba że jakoś przypadkowo wyjdzie albo ktoś otrzyma wyobraźni, wyobrazi sobie, że o, na przykład to coś tutaj to jest nasz Glock. Albo jakaś inna broń palna celująca do naszego ronda. Okej, Kapo. Michał, nazwij osiedle jakimś miejscem z Wiedźmina 3. Bardzo fajna uwaga. Tu jest Malinówka. Szkoda, bo chciałem jakąś wieś w sumie nazwać Biały Sad. Tak mnie naszło. Ale w takim razie to ta niedoszła miejscowość, która... No, może w następnym odcinku nabierze więcej wyglądu. Będzie Białym Sadem, tak właśnie dla uczczenia Sad Wiedźmina. Teraz tylko czekać, aż ktoś będzie chciał, żeby Gotham City gdzieś coś nazwać. To zobaczymy, może to nazwiemy. No i jeszcze szybkie propozycje, bo czas nam tu ucieka, a fajnie by było wszystko zrealizować. Kamil. Nad morzem, linie autobusowe aż do centrum. Nie mamy tutaj żadnej linii autobusowej. W sumie fajnie, jakby nad morzem coś rzeczywiście może jeździło. Nie wiem, czy aż do centrum uda się wybudować, ale bardziej zastanawia mnie kwestia, czy jestem w stanie na tych polnych drogach stawiać, no właśnie, przystanki. To mnie mocno zastanawiało. O, miasto w ruchu, coś odblokowaliśmy dzięki tym przystankom, więc... Podwójne podziękowania za tę propozycję, ale może nie będę nimi jechał do miasta, tylko to po prostu będzie taka, nazwijmy to, linia nadmorska. Sobie mogliby jechać tędy. Po prostu tam z powrotem, żeby z jednego końca plaży do drugiego mogli dojechać. To są... O, to wygląda. Tak, jest kolejne miejsce, wielka galeria handlowa. Właśnie, to jeszcze osiedle absolwentów, trzeba było kiedyś do nich zajrzeć. Gdzie to postawić? W sumie tutaj jest tak pusto w tej okolicy. Chciałem powiedzieć, że trochę korki odpuściły, ale wygląda na to, że chyba jednak nie. Jest trochę pusto w tej okolicy, ale niestety miejscem gorzej, ale możemy ją postawić tutaj. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest całkiem dobre miejsce do uczczenia galerii handlowych, patrząc na to, że to są dwa nasze ogromne osiedla handlowe, no i coś takiego między nimi jak najbardziej. Przynajmniej rondo będzie jeszcze bardziej zakorkowane niż było. Co wy tutaj kombinujecie, że wam to tak słabo ten przejazd idzie? Właśnie, może warto by było sobie przypomnieć o ludziach tutaj męczących się w tej okolicy z korkami. O, jak tu fajnie, nie wiem, na tym widoku nie mogę tego zrobić, ale na tym to zrobię. O, właśnie. I przespacerowaliśmy się po galerii handlowej. Tylko patrzeć, jak tu ludzie dotrą na miejsce. Sporo miejsc dla inwalidów zostawili, trzeba przyznać, ale to może jest tak jakaś amerykańska budowa. No dobra, ale planem na ten odcinek jest postawienie kosmicznej windy.
tym celu potrzebna nam będzie jeszcze opera. Kurczę, to prawie wszystkie budynki wybuduję, jak to tak dalej pójdzie. To może opera... Pójdziemy w kierunku Sydney, czyli wracamy do naszej korony Sosnowiec. Oni tutaj mieli stadion mieć, nie doczekali się stadionu. Doczekają się w takim razie opery i myślę, że w niedalekiej przyszłości też i ten region jakoś tutaj rozbudujemy, skoro dostają operę. Chociaż może tu by lepiej wyglądała. Tylko jak tu ulicę doprowadzić do tego miejsca? Dobra, ale to będzie rzeczywiście tutaj fajnie wyglądało. Kurczę, zacznę tyle tych miejsc nowych stawiać. Na Helu, będzie opera na Helu. Tam mają w Sydney, w Australii my będziemy mieli operę na Helu. To jest chyba całkiem niezłe miejsce w tym miejscu. Niech będzie może tak. Raz tylko doprowadzić wodę i prąd, żeby ktokolwiek mógł wjechać i trochę poczuć tej kultury. Zjazd na autostradę z autostrady, a może tak, niech sobie z obwodnicy zjeżdżają. Co prawda dawno już nie budowałem tych zjazdów tak, żeby one funkcjonalnie jakoś tutaj działały dobrze. Nie chciałbym czegoś tutaj zepsuć, więc może w takim razie postawimy to nieco inaczej. Przerzucę drogę tutaj nad obwodnicą. To znowu zbyt strome zbocze, tak, ten odcinek powinien się nazywać zbyt strome zbocze. Cały czas ten sam problem, więc zrobimy tunel. Jeszcze nie mieliśmy takich szerokich tuneli, ja wiem, że kilka osób też proponowało, żeby właśnie wybudować taki tunel przez całe miasto. No, może nie jest przez całe miasto, jest przez kawałek obwodnicy, ale za to nie mieliśmy jeszcze takich szerokich tuneli do tej pory. No i zobaczymy, jak ta opera będzie tutaj teraz funkcjonowała. No i zobaczymy też przy okazji, jak nasza kosmiczna winda, czy jeszcze mają jakieś wymagania, czy już wystarczy. Standardowo na takim odludziu pojawia się problem z prądem, to akurat mnie nie dziwi, ale w sumie opera hałasuje, to też może hałasować. I zobaczymy docelowo. Najwyżej się wymieni to, chociaż jakby brzydko wyglądało, chociaż ogólnie taka koncepcja podoba mi się. No mogli bardziej iść w kierunku Sydney, ale niech będzie tak jak jest. Czyli jak wygląda nasza kosmiczna winda? Jak zawsze wymagania, wymagania i raz jeszcze wymagania. Statua dobrobytu. Czy u nas taki jest dobrobyt? O, nie wiem, ale jest na pewno taka statua. Czyli statuę postawimy w miejscu... Dla absolwentów może nie. Wszędzie się robi tak w miarę przyjemnie. O właśnie, przemysłowa osiedle dostanie statuę dobrobytu. Patrząc na te pożary, które tutaj od początku gry nam towarzyszą, jak najbardziej będzie to dobre miejsce. Jeszcze patrząc na to, że te drzewa wokół statuły padły. No dobra, jak nasza winda do nieba? Jest! Pierwsze arcydzieło mamy możliwe do wybudowania. Czyli kosmiczną windę, tak? Zaproponował Kamil. No to stawiamy. Może właśnie, jak taki kosmiczny budynek, to postawimy go na najlepszym osiedlu w grze, czyli na rondzie najlepszych widzów ever. Tu? A niech będzie tu. Prawie, że w centrum ronda. Co prawda boję się, że ona będzie trochę tu zatłoczone teraz. Chociaż nie wygląda to tak źle. Nie ma korków. Zobaczymy tylko z czasem, co będzie, jak teraz ta winda tu powstała. Jeżeli ludzie będą chcieli do niej dojechać, to może być faktycznie nie lada problem. Byłem przekonany, że istniało tu metro w tej okolicy. Ale wygląda na to, że źle byłem przekonany. Teraz tylko skąd dokąd to metro by mogło jeździć? Przydałoby się na pewno w tym miejscu. Może tak... Albo takie tu rozwiążemy. I zrobimy krótkie połączenie, już nawet wiem gdzie. Tu osiedle zwycięzców. Jak pamiętam, że Szymek nie lubi długich połączeń, więc zrobimy coś krótkiego tym razem. Tu i może z tą stroną. Mnie na wysypisko śmieci, tu by było fajne miejsce. I jakby się udało je tu wcisnąć. Jeszcze zobaczę. Ale jakby tu udało się wcisnąć, to też padła propozycja od... Hanika, że właśnie można ściągnąć moda, dzięki czemu szłoby budować różne rzeczy na morzu. Znaczy wyspy stawiać na morzu i tym samym by można było tam przerzucić na przykład oczyszczalnie ścieków. To nie jest wielki problem, ale na przykład wysypiska śmieci, tak jak to
teraz to swoją drogą robimy. No to fajnie. Przyznam, że miałem zupełnie inny pomysł na ten odcinek, ale że tak wyszło, jak wyszło, to nie jest chyba źle, ponieważ wydaje mi się, że może z tego wyjść coś niezłego w przyszłości, chyba, jeżeli czegoś tutaj zaraz nie zepsuję. No, chwyć się drogi. Może page up, page down, za nisko. Dobra, chyba łatwiej będzie w ten sposób to wybudować. No, byłeś już niebieski. Blue. Majka blue, a może w ogóle zrobimy to jeszcze inaczej. A mogę tunel? Tu nie, tu niestety tuneli nie mogę. No właśnie, bo się zastanawiam, czy uda mi się przeskoczyć na drugą stronę tędy. No bo tak to postawiłem tutaj, a teraz może się okazać, że nie będę w stanie wyjechać później, bo o ile zjazd, powiedzmy, nie jest problemem. O właśnie, tak, wyjazd stąd, no to już będzie nie lada zadanie konstrukcyjne, żeby zrobić coś działającego tu, bo mógłbym zejść w dół, ale niestety woda mi nie pozwala na to. W górę też za bardzo nie mogę, a mogę trochę. Jakby udało się... Może... Tak, mam pewien pomysł, tylko nie wiem, czy gra mi pozwoli go zrealizować. Dobra, nie aż tak wysoko, nie przesadzajmy. Tak, bo jakoś trzeba z tymi śmieciami sobie tutaj poradzić. I może być lekki problem. Dobra. Te krzywusy trzeba wyłączyć. Trochę za wąsko te ulice tutaj stoją i to spowodowało niezłe problemy. Może jeszcze inaczej w takim razie. O, tylko najgorzej, że to jest wszędzie zbyt strome zbocze, dobra. Chcę nad ten przeskoczyć, czyli jeszcze kawałek wyżej. Gra mnie kompletnie w dzisiejszym odcinku nie rozumie moich pomysłów. O, no ładnie wyglądało z tej perspektywy. To będzie coś naprawdę nietypowego, ale to w końcu jest dojazd na wyspę śmieci, więc to musi być nietypowe, bo sama wyspa będzie nietypowa. Nie będziemy patrzeć w te okolice, więc w gruncie rzeczy tak sobie myślę, że to nie będzie duży problem, jak i tak tutaj nie będę zaglądał. To mogą mieć ostry zakręt, no i tutaj rampa dla tych, co by chcieli skończyć swój żywot w tym mieście. Mogą wyskoczyć do wody albo przejechać się na taką fajną, romantyczną randkę. O! Nad morzem. Bardzo fajnie. Zobaczymy, czy ktoś skorzysta z tej opcji. Najważniejsze, że jest zjazd, wjazd, wodę dociągniemy, a z prądem... Właśnie, spalarnia śmieci powinna sama generować prąd. Nie, czy czasem to nie jest tak rozwiązane. Zaraz zobaczę, bo jeżeli tak, to była druga fajna opcja. Pali odpady, aby wyprodukować energię, czyli ona jest jak gdyby samowystarczalna. No i teraz może ta spalarnia ruszać tu na tę wieś, w której też brakuje prądu. Zaraz się okaże, że to będzie jedna z bogatszych wsi, patrząc na to, że tutaj tyle parków tego wszystkiego powstaje. Chyba niebawem się zabawimy tutaj nieco dłużej, na przykład wybudujemy tutaj jeszcze jedną wieś i tak, żeby ludzie musieli dojeżdżać do tej, żeby przejechać na drugą stronę, ale okej, to jest taki początek czegoś nowego, nie chciałbym poświęcić całego odcinka na to, ponieważ jest jeszcze wiele fajnych pomysłów. Kotek proponuje metro w tej okolicy. Myślę, że powstanie, jak tylko wrócimy do niej. Może na koniec odcinka znowu jakoś przyspieszę, coś dobuduję, bo mam jeszcze pewien plan co do tego miejsca. No i Kamil Gameplay zaproponował, żeby wybudować kosmiczną windę. Do wybudowania kosmicznej windy potrzebujemy centrum Expo. Spróbujemy, może uda nam się postawić, ponieważ Kamil podpowiada, że przy kosmicznej windzie wtedy do miasta ściąga naprawdę dużo ludzi. Centrum Expo to miało być tak, no to ładnie trafiłem. No i zobaczmy, które tereny tu są takie niedowartościowane. Może okolice tutaj naszego lotniska. Tu gdzieś chyba było lotnisko, tak? Tu było lotnisko. No dobra, ale oni mają obserwatorium. Tutaj stworzymy centrum Expo. Ważne, że też jest dojazd. Co prawda ta wąska dróżka trochę mnie tu przeraża. No dobra, może centrum Expo przerzuciłem w takim razie w tę stronę. Jak to wygląda? Nie ma prądu, nie ma wody. Tak, to standard w naszym mieście. Ale podoba mi się. Nawet chyba ta lokalizacja mi tu jakoś tak pasuje wewnętrznie. I jeszcze prąd. Prąd przy użyciu
parku. Po co gdzieś tymi prętami, drutami sobie psuć widok, jak to może być tak fajnie rozwiązane. Okej, co jeszcze teraz? Bo to na pewno nie będzie lekkie zadanie z tą kosmiczną windą. Będą chcieli co chwilę coś nowego. Wielka galeria handlowa.